Siema, CS2 już jest. Na niektórych rzeczach zobaczyliśmy fajne piki cenowe. Wiele osób zastanawia się, co teraz robić i czy to nie jest dobry moment na sprzedaż. Bo na przykład mają skrzynię pryzmatu, no one fajnie pikły, no i nie wiedzą, czy trzymać, czy sprzedawać. Dziś postaram się Wam pomóc w podjęciu decyzji, no i powiem trochę o moich ruchach, które dokonałem. Zapraszam Was jeszcze na Skinsmanki, gdzie możecie kupić i wymienić swoje skiny. Strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina, więc można szukać fajnych okazji, sprzedawać to drożej. Też te ceny dość spadły, niektórych skinów na buffie, więc potencjalnie jak ktoś chciał jakiegoś skinka zawsze do pogrania, to teraz na CSa 2 może to jest jakaś opcja. Do tego, wiecie, macie naklejki za darmo, więc można znaleźć coś ładnego z kodem Rafigos plus 35% więcej do wpłaty. Na sam początek, na przykładzie skrzynek, bo będzie to najprostsze. Aktualnie skrzynek jest otwieranych bardzo dużo, ludzie chcą sprawdzić swoje szczęście na CS-ie dwójce. Więc co mogłoby spowodować spadki? Na przykład operacja, albo po prostu wygaśnięcie tego hype'u, co za tym idzie spadek otwieralności. No i w drugą stronę, co mogłoby spowodować wzrosty? No i one mogłyby się pojawić, gdyby na przykład wycofali promocję na Paryż z gierki. Kapsułki za złoty 5 to są dużą konkurencją dla skrzynek, za które trzeba zapłacić 10 ponad za otwarcie. Wracamy do pytania tytułowego, kiedy sprzedawać? Wszystko sprowadza się do tego, za ile kupiliście daną rzecz i czy jesteście zadowoleni z profitów, jakie Wam dała, oraz czy macie lepszą inwestycję na oku, w którą warto będzie dać kapitał, albo po prostu chcecie sobie coś kupić w życiu realnym. Zróbcie sobie analizę konkretnego itemu, nad którym się zastanawiacie. Co może się wydarzyć, że ceny jeszcze wzrosną, a co, że spadną? Zastanówcie się, czy dana inwestycja jest dobra, nawet jeśli ten hype z CS-a dwójki minie i tak dalej. Jeśli ktoś kupował wybrane rzeczy przed CS-em dwójką, to no to teraz ma fajny moment na sprzedaż, no i zaliczy te zyski. Oczywiście, kwestia polowania na możliwie jak największy zysk. Trzeba śledzić market, ale też mieć realne pojęcie o cenach, bo czy taka skrzynia rewolucji może dojść do dyszki? Myślę, że ciężko, a nawet jeśli, no to utrzymanie się jej na takim pułapie cenowym na dłuższą metę będzie niemożliwe. Moje ruchy są takie, że wyprzedałem się ze skrzyń snów i koszmarów, odrzutu oraz rewolucji. Trzymam załamania i ukąszenia węża. Liczę, że wejdzie nowa skrzynka, no i te dwie pikną jeszcze bardziej. Sprzedałem część RMR-ów holo, a resztę mam na sellorderach. Niestety tutaj ten dzień wejścia CS-a dwójki byłem strasznie mało czasu, no i przegapiłem, więc to trochę szkoda. Mam nadzieję, że to jeszcze te wybrane holo z RMR-ów odbiją. Antwerp i Sztokholm dalej u mnie siedzi. Są na nich spadki, zwłaszcza na buffie, gdzie to walnęło. Natomiast moim zdaniem to mocna inwestycja, którą mogę trzymać długo. Ten Antwerp, ten Sztokholm, więc tym się nie przejmuję. A nawet to potencjalnie jest niezły moment, żeby kupić na takim buffie. Wracając jeszcze do skrzynek, trzymam te z rzadkiej puli dropów, to znaczy Danger Zone, rewolweru, gammy i tak dalej. Ceny są fajne, natomiast dla nich widzę potencjał w long termie, choć raczej też je będę chciał sprzedać, no ale wyczekuję na trochę jeszcze większe piki. Pamiętajcie, że zysk to zysk, no i inwestycje kiedyś trzeba sprzedać. Jesteśmy w chwili, gdzie te wybrane rzeczy fajnie lecą, natomiast w pewnym momencie się to zatrzyma, spadnie, no i dużo bardziej ustabilizuje. I jeśli sprzedacie w fajnym momencie, ceny spadną, to wtedy będziecie mogli odkupić te same inwestycje, tylko w większych ilościach. Napiszcie, co wy robicie, no i jaki jest wasz plan. Do następnego, cześć, pa pa.